Witam serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Abonenta. A w tym odcinku powiemy m.in. o współpracy spółek grupy Asta z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski. Pokażemy też możliwości wozu transmisyjnego telewizji Asta. Zaprosimy na nowy program Rodzice na Piątkę. Oraz podsumujemy spotkanie Asta.net z mieszkańcami Jastrowia podczas pikniku Pożegnanie Lata. Nasz program rozpoczniemy od zmian, jakie z początkiem września dokonane zostały zarówno w ofercie telewizji analogowej, jak i cyfrowej. Justyna Śniegocka, zapraszam. 1 września programy regionalne Telewizji Polskiej SA wprowadziły zmiany w zakresie emisji programów TVP. Uruchomione zostały odrębne programy regionalne z identyfikacją każdego ośrodka Telewizji Polskiej. Programy te zawierają zarówno pasma wspólne, jak i pasma własne każdego regionu. Nadawane będą około 18 godzin na dobę w godzinach od 6.30 do godziny 1.00. Natomiast TVP Info będzie typowym kanałem informacyjnym bez pasm regionalnych. W związku z tymi zmianami w telewizji analogowej program TVP Poznań znajduje się na kanale K11, natomiast program TVP Info poszerzył ofertę telewizji cyfrowej i znajduje się on w pakiecie wygody. Od sierpnia zmieniona została oferta Multiroom w Astanet. Weźmy pod uwagę taką sytuację. W telewizji leci akurat Liga Mistrzów, którą musisz zobaczyć, a na innym kanale jubileuszowy 1111 odcinek ulubionego serialu Twojej lepszej połowy. Na takie przypadki mamy doskonałe rozwiązanie. Tym bardziej, że od niedawna w nowej, lepszej cenie. Multiroom w Astanet. Dotychczasowa oferta Multiroom, dzięki której nasi abonenci mogli oglądać alternatywnie nawet na trzech telewizorach różne programy telewizyjne, została zmodyfikowana. Od niedawna kolejny zamówiony w Astanet Multiroom kosztuje jedyne 9 zł i 90 groszy. Cena pierwszego Multiroomu pozostaje bez zmian. O szczegóły oferty należy pytać w naszych salonach sprzedaży w Pile, Czciance, Wyżysku i Złotowie. Zmiana w ofercie Multiroom to nie jedyna istotna wiadomość dla naszych klientów. Również w sierpniu wprowadzona została nowa oferta telefonu skierowana do klientów biznesowych i nie tylko. Nowe pakiety oferty telefonów Astanet to korzystanie z darmowych minut na rozmowy lokalne i międzystrefowe bez limitu. Bezpłatne rozmowy ze wszystkimi sieciami telefonii stacjonarnej bez limitu oraz bezpłatne połączenia z sieciami krajowej telefonii komórkowej również bez limitu. Nowa oferta telefonów Astanet nazywa się oczywiście bez limitu, a miesięczny abonament to 89 zł i 90 groszy netto. Skierowana jest do naszych obecnych i nowych klientów biznesowych, ale mogą z niej skorzystać wszyscy zainteresowani. Zapraszamy do salonów sprzedaży. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, wcześniej Pilska Izba Gospodarcza, istnieje od 1992 roku jako pozarządowa organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty gospodarcze z regionu pilskiego. Od kilku lat jej członkiem jest Astanet, a od lipca do tego grona dołączyły również Telewizja Asta i Asta Bud. Mamy bardzo dobre wieloletnie doświadczenia z Astą.net, która bardzo mocno angażuje się w działania Izby, współpracuje z nami w organizacji szkoleń, przekazując informacje o nowościach technologicznych, wspierając wielu innych członków Izby. Podobne oczekiwania mamy w stosunku do telewizji Asta i do Asta Budu. Działania Waszych firm już za chwilę pewnie będą widoczne dla wszystkich członków Izby i wręcz dla mieszkańców. Nie od dziś wiadomo, że dzięki zaawansowanemu sprzętowi telewizji Asta możliwe jest realizowanie materiałów telewizyjnych w jakości HD. Wśród narzędzi telewizji znajduje się wyspecjalizowany wóz realizatorski. Znana wszystkim poznańska telewizja WTK poprosiła o wsparcie w postaci wynajmu wozu wraz z ekipą realizatorską na czas trwania koncertu Teatru Muzycznego w Poznaniu. Specyfika wozu realizacyjnego telewizji Asta pozwoliła na zarejestrowanie całości koncertu w najwyższej jakości HD. Wszystkie połączenia
między kamerami, operatorami a wozem realizacyjnym były realizowane za pomocą połączeń światłowodowych. A pozostając przy temacie telewizji, w ubiegłym miesiącu powiedzieliśmy o jesiennej ramówce telewizji Asta. Dziś chcielibyśmy przybliżyć nową propozycję dla naszych telewidzów. Program nazywa się Rodzina na piątkę i jego pilotażowy odcinek będzie można zobaczyć już 23 września. Program Rodzica na piątkę to program poradnikowy dla rodziców, bardzo wesoły i kolorowy, w którym postaram się podpowiedzieć i pokazać naszym widzom, a głównie rodzicom, jak być rodzicem na piątkę, a wiemy, że wcale nie jest to takie łatwe. W każdym odcinku pani psycholog udzieli nam kilku porad oraz stałym punktem programu będą odwiedziny w przedszkolu, gdzie antenę oddamy przedszkolakom, czyli tym najmłodszym. Ponadto konkursy oraz mnóstwo niespodzianek. Premiera już 23 września o godzinie 18:30, a już dziś zapraszam do polubienia naszego profilu na Facebooku. Równie interesującą propozycją są wyemitowane na początku września Tajemnice Piły. Program historyczno-sensacyjny, w którym przewijają się wątki z historii Piły i okolic. Dodam też, że to nie jedyne nowości w ofercie telewizji Asta. Wszystkie programy i godziny ich emisji można znaleźć na stronie internetowej www.tvasta.pl oraz w prasie lokalnej. Ważną informacją dla widzów magazynu Abonenta jest zmiana godziny emisji premierowego odcinka. Będzie on nadawany jak dotychczas w drugi poniedziałek miesiąca, lecz od teraz o godzinie 19:05. Na początku września spółka Astabud wykonywała przewierty sterowane. Prace polegały na umieszczeniu infrastruktury energetycznej pod ziemią. Na odcinku 100 metrów ziemię puszczono dwie rury o średnicy 160 mm każda. Podczas wykonywania tych prac nie mogło zabraknąć ekipy magazynu Abonenta. Zobaczcie, jak wiertnica horyzontalna Astabud sprawuje się, wykonując przewiert pod torowiskiem w Pile. Dzięki możliwościom wiertnicy horyzontalnej Astabud wykonywane roboty w żaden sposób nie kolidowały z komunikacją miejską i PKP. Dlatego ruch zarówno pociągów, jak i okolicznego pasa drogowego odbywał się bez zakłóceń. Ostatnią sobotę lata Astanet spędziła z mieszkańcami Jastrowie, gdzie wspólnie świętowano podczas pikniku pożegnanie lata z Astanet. Piknik obfitował w liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, choć bez wątpienia to najmłodsi mieszkańcy Jastrowia wykazali się największą aktywnością i zapałem, biorąc udział we wszystkich konkursach. Maluchy przede wszystkim chętnie rysowały zarówno wystrzałowe samochody do konkursu Top Gear, jak i herb swojego miasta kredą na płycie boiska. Jednym z elementów pikniku był pokaz umiejętności zawodnika klubu żużlowego Wiktoria Piła, a całą imprezę zwieńczyło wspólne wypuszczenie w powietrze baloników wypełnionych helem. Na zakończenie wrześniowego wydania magazynu Abonenta zapraszamy wielbicieli czarnego sportu do udziału w kolejnym konkursie zorganizowanym wspólnie z Eurosport. Oglądaj indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu w Eurosporcie. Wielki finał w Rzeszowie już 29 września od godziny 19 na żywo w Eurosporcie. Weź udział w konkursie Eurosportu i Astanet. Odpowiedz na pytanie i wygraj podwójny bilet na finał w Rzeszowie lub jeden z 10 pakietów nagród rzeczowych. Szczegóły konkursu i regulamin na www.astanet.pl. Na Twoją odpowiedź czekamy do 21 września.
Nasze pytanie konkursowe jest bardzo proste. Wystarczy napisać, dlaczego lubicie Speedway. Odpowiedź powinna być zawarta w nie więcej niż 500 znakach i wysłana na adres marketing@asta-net.pl najpóźniej do 18 września. I to już wszystko w tym wydaniu magazynu. Na zakończenie zapraszam do naszej wypożyczalni VOD, gdzie czekają kolejne premiery filmowe. A ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia w październiku. No i pamiętajcie o nowej godzinie emisji magazynu 19:05. We've been here before. Look at me! You told your little boyfriend all about us, haven't you? No! Where is she? Only those prepared to die will find eternal life.